I co, panie Ajek? Tego się pan nie spodziewał, nie? Guys, nasz kolega ma 100 złotych i chce to jakoś sensownie zainwestować. Pomóżmy mu. Jak widać po moich ostatnich filmach, jest bardzo dobry czas na inwestycje, gdyż kończy się powoli operacja Broken Fang, za tym idzie, dzieje się wiele rzeczy na markecie i to właśnie będziemy wykorzystywać. Słowem wstępu muszę ci powiedzieć, że przy takiej kwocie inwestycji będziesz musiał czekać minimum pół roku, żeby cokolwiek z tego zwróciło, żeby były jakieś profity. Także na pół roku musisz się uzbroić w cierpliwość, jest to mało odstępstwo tej reguły, ale o tym zaraz. I na zakup też jeszcze chwilę poczekaj, gdyż nie wiadomo, czy Valve nie przeceni operacji Broken Fang, w sensie przepustki operacji Broken Fang. Jeżeli tak się stanie, wtedy się będą działy różne rzeczy na markecie i wiele rzeczy pójdzie po prostu w dół, w sensie cena pójdzie w dół, więc na starcie będziesz mógł zrobić jakiś to mały większy profit. Na twoim miejscu najwięcej zainwestowałbym w skiny i przeznaczył na to nawet 40 zł, poinwestowałem właśnie w skiny z kolekcji, tak jak widzimy, Controli, kolekcji Havoc, czy też Ancient. O tym już mówiłem trochę przy okazji tam wcześniejszego odcinka, lecz pozwól, że na szybkości pokażę kolekcję Norse, czyli taką, która pojawiła się przy okazji poprzedniej operacji i weźmy sobie jakiegoś skina sobie pierwszego lepszego z brzegu, z samego dołu, weźmy sobie Czesiebem MP7, weźmy sobie Galila, a popatrzmy sobie na rynek, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Galila, zobaczmy sobie ogółem, czyli na od czasu wprowadzenia. Tak jak widzimy tego skina, pod koniec operacji dało się kupić za około 40 groszy, tak? Obecnie jego cena przekracza 2,20 zł, 2,50 zł nawet, jak tutaj możemy zobaczyć, się udało wyrwać. W związku też z czym? Widzimy, że jest to taki 6-7-krotny zysk. Także chłopie, rób to samo, tylko że w tym roku. Bierzesz sobie albo skina z kolekcji Controli, Havoc albo Ancient, zjeżdżasz na sam dół i bierzesz któregoś z nich, nie wiem. Weźmy sobie tego P250, czemu nie? No ja bym nie grał, ale zainwestowałbym na przykład. Popatrzmy sobie, co się z nim dzieje, tak? Obecnie go kupisz tutaj na luzie za 30 groszy, czyli myślę, że taka spoko cena, w sensie wiadomo, poczekaj aż jeszcze operacja zostanie przeceniona, no więc wtedy może tutaj zleć o kilka groszy. Także weź sobie po trochu P250, bo trochę CZ-ek, po trochę MP9, a poczekaj na stan field testy, gdyż on się tutaj będzie opłaca, czasami może jakiś minimal worth gdzieś podskoczy. No i tak, zostało ci jeszcze 60 zł. I tutaj ci powiem, że jeżeli masz dużo czasu, żeby po prostu wsadzić kasę i żeby ona leżała, bierz za to 60 zł przepustka. Nie będziesz zawiedziony, tylko na to będziesz poczekać kilka lat, żeby ona poszła w górę. Lecz jak już pójdzie, to wystrzeli naprawdę nieźle. Udowodnić to na przykładzie przepustki operacji Wildfire. Jak widzimy, minęło od tej operacji 5 lat. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że wtedy ta przepustka kosztowała 25 zł, tak? Obecnie kosztuje 500, także widzisz, naprawdę niezły zysk. Okej, ale to jest jedna opcja, ale jeżeli chcesz się bardziej zabawić, to zapraszam dalej. I tutaj sobie powoli przechodzimy do naklejek właśnie RMR 2021. A przepraszam, 2020, my bad, sorry, wtedy są naklejki. Tak na dobrą sprawę polecam ci również na nie wyłożyć kasę. Ile? Otóż ja ci proponuję równo 33 zł. A to dlatego, że tak na dobrą sprawę, jeżeli widzisz, jedna kosztuje 3,70, teraz nie wiem, co jest odpalnego, ale chcesz ją kupić za 3,70 zł, tak? Więc proponuję ci kupić po 3 z każdego, czyli 3 contendersi, 3 challengersów, 3 legendy, gdyż tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, która drużyna wystrzeli, tak? A powiedzmy, może się zdarzyć, że za niedługo Tailu w ogóle będzie jakaś drama, albo odwalą coś niesamowitego, przez co wszyscy ich będą uwielbiać, będzie masę fanów na całym świecie i wszyscy będą chcieli mieć właśnie z nimi naklejki, albo to będzie taki godsend, tego nie wiadomo, więc polecam ci zrobić bezpieczną opcję, czyli kupić po 3 rodzaje z każdego. Według mnie to jest całkowicie git i wydasz na to, tak jak już powiedziałem, 33 zł. Myślę, że tutaj dobrym punktem odniesienia będą naklejki z Berlina z 2019 roku. Zjedźmy sobie, popatrzmy na wykres, oczywiście bierzemy pod uwagę cały czas, a jak widzimy, wtedy była promocja i z tymi naklejkami, a jak chodzi o promocję, ciężko mi doradzić. Naprawdę, tutaj jest trochę loteria, możesz czekać na to, aż jakoś wyprzedadzą te naklejki, ale też na pewno nie ma żadnego infa, jeżeli o to chodzi. Najczęściej one były wtedy, te promocje, kiedy się kończył event, a że teraz eventu nie ma, nie do końca wiadomo, czego się można spodziewać, w związku też z czym to jest trochę twoje ryzyko. Albo kupujesz w dniu dzisiejszym, albo tak na tą sprawę jeszcze czekasz i wtedy się liczysz z tym, że mogą nie po prostu wycofać z CS-a i cena pójdzie do góry, ale możesz też liczyć na to, że cena pójdzie w dół ze względu na to, że po prostu zostaną przecenione. Tak czy siak, przejdźmy sobie do tych naklejek z Berlina. Jak możemy zobaczyć, one gdyby je kupić, a dajmy tutaj za tą złotówkę, tak? Mamy te właśnie stickersy za złotówkę i popatrzmy, co się dzieje po, no najpierw po pół roku, gdyż tyle ci powiedziałem, że minimum, jak widzimy, mamy złoty 80, tak? Czyli no jesteś tak złoty 80, no to już nie chcę spadł. Myślałem, że do 2 razy dobiję, ale masz tak 180% zysku. Także tak na tą sprawę jest ok. Lecz co by się stało, gdybyś potrzymał je rok? Tak, mamy wrzesień i tutaj mamy wrzesień kolejny, tak? Jak widzimy, ich cena to jest 7 zł, tak? 7 już tutaj pod 8 podchodzi. Tak na tą sprawę jeszcze można się tutaj łudzić, żeby się złapały na jakimś wyższym tym. Ale dobra, dajmy, że 6 zł przyjmie tak środek. Czyli co? 6-krotny zysk na kapsułach. Naprawdę nieźle. I tą resztę, która nam została, co jest 27 zł, ulokowałbym w skrzynkach operacji Broken Fang. Posłużę tutaj przykładem sprzed roku, czyli skrzynią z operacji Shattered Web. Jak możemy zobaczyć sobie, operacja kończyła się w dniu 30 marca, tak? Zobaczmy, co się stało w ciągu doby. Cena podrożała z 3 zł do ponad 4,70, tak jak możemy tutaj zobaczyć. W związku też z czym? Liczył na taki szybki strzał, tak? Kupisz pod koniec operacji, dosłownie w ostatnim dniu operacji, żeby sprzedać na kolejny dzień albo sprzedać właśnie jakoś w nocy. Po prostu będziesz się wtedy nadzorować rynek i wtedy po prostu ogarniasz takie dwie szybkie transakcje, zbijesz na tym dość ładny profit. Oczywiście jest też druga opcja, czyli taka bardziej długoterminowa i możesz kupić za 3 zł, jak to było tutaj, i czekać dość długo. Wtedy wiadomo, profity będą, lecz musisz liczyć
z czymś takim jak na przykład tutaj, że jesteś na szczycie, już ci się wydaje, że skrzynia wyleciała ładnie do góry i wtedy może być spadek. Także to już tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Nie tylko chciałem powiedzieć, że bardzo dużą analogię widzę w skrzyni operacji Shutterweb, a tym, co się może dziać obecnie. Gdy sobie popatrzę pod koniec operacji, dokładnie tutaj, ona kosztowała 3 złote 18 groszy. A ile kosztuje obecnie skrzynka? 3 złote i 16 groszy. Także co, mam wrażenie, że te wykresy mogą wyglądać dość podobnie, przynajmniej w tej fazie dotąd, do maja mniej więcej. Jak być może zauważyłeś, w ogóle pominąłem tej kwestii agentów czy też naklejek, gdyż według mnie one po prostu nie są aż tak ciekawe i według mnie przedstawiają o wiele bardziej atrakcyjne formy zainwestowania właśnie w marcu 2021 roku. No co, może na koniec się zastanowimy się, ile pan Ajek na tym zarobił. Przypomnę tylko, miał 100 zł. To wiadomo zależy od tego, ile te skiny będzie trzymał, lecz przyjmijmy rok, co jest takim okresem według mnie najbardziej optymalnym, gdyż jest duża szansa, że w tym samym momencie pojawi się operacja w przyszłym roku, więc idealnie sobie sprzedaż, żeby zainwestować dalej, ale żeby na tą sprawę, okej, przyjmijmy według mnie najbardziej optymalny moment, czyli za rok. Skin na podstawie poprzedniego roku to około 6-krotny zysk, tak? Czyli jeżeli włożyłeś 360 zł, to wyciągniesz 360 zł. To już chyba robi pewne wrażenie. Stickersy tutaj też liczę 6-krotny zysk, tak jak ci pokazywałem na przykładzie Berlina. Czyli zainwestowane 33 zł pomnożymy sobie raz 6 i w takim zaokrągleniu wychodzi nam 200. Na skrzyniach będę liczył tak około 2-krotną, gdy według mnie jest to taka stabilna opcja, czyli będzie to około 54 zł zysku. Zajmijmy sobie do siebie te wszystkie liczby, czyli 360 plus 200 plus 54, co daje nam około 610 zł. Odejmijmy sobie od tego 10% prowizji, gdyż tyle najczęściej jest, jeżeli chodzi o sprzedaż skinów do CS-a. To już nam daje 540-550 zł. Teraz nie pozostało nic innego, jak odjąć tą stówkę, którą to właśnie pan zainwestował na początku, czyli mamy już ponad 400 zł, tak? Coś mniej więcej o okolicach tego. Ten film trwa 5-6 minut. Doładowanie i cała transakcja na rynku to jest około pół godziny, tak maksymalnie. A później po jakimś czasie sprzedaż to naprawdę max 20 minut. Za tym idzie, niecała godzina roboty, a masz zarobione ponad 400 zł.